wielokrotnie przychodził do naszej kaplicy, zwłaszcza na uroczystość świętej Anieli, odprawiał mszę świętą, zawsze głosił piękną homilię. Więc pierwsze wydarzenie, jakie utkwiło mi w pamięci, to był dzień, kiedy miał być ogłoszony, że zostanie biskupem. I on w ten czas schował się w naszej kaplicy na dzień skupienia i się modlił w kaplicy. A w domu studiów w Junioracie przełożoną była matka Otylia Koczorowska. Ona też była moją przełożoną w Junioracie. Ona zawsze była, bardzo się interesowała wiadomościami, umiała słuchać radia i w ten czas sobie nastawiła Radio Watykańskie i usłyszała, że właśnie ksiądz Karol Wojtyła zostanie biskupem w diecezji krakowskiej. Ona zgasiła radio, pobiegła do kaplicy, spotkała modlącego się księdza Karola Wojtyłę, uklęknęła przed nim, powiedziała: proszę księdza biskupa o błogosławieństwo. On był bardzo zdziwiony, no bo się właśnie wtedy ukrył u nas, żeby nikt nie wiedział, gdzie jest. A matka Otylia wysłuchała, oczywiście udzieli jej błogosławieństwa. No i wtedy wszyscyśmy się dowiedzieli, że został mianowany biskupem w diecezji krakowskiej. Potem w okresie drugiego Soboru Watykańskiego utrzymywał z nami stały kontakt. Matka Angela organizowała tak zwane kwadranse soborowe. On przysyłał nam karteczki, a jak w przerwach przyjeżdżał do Krakowa, to odwiedzał Międzyzakonny Instytut Katechetyczny. Ksiądz biskup, potem kardynał Wojtyła, ponieważ powiedziałam, że bardzo miłował WIK, Wyższy Instytut Katechetyczny, to przechodził zawsze do WIK-u na kolędowanie. Po poświęceniu pomieszczeń zawsze się odbywało wspólne śpiewanie kolęd. Ale Ojciec Święty w tym kolędowaniu zawsze sam tworzył różnego rodzaju kolędy, przewodniczył i prowadził. Bardzo nam się to zawsze podobało. To kolędowanie było oczywiście zawsze razem ze zgromadzeniem krakowskim w wielkiej sali WIK-u. Ustawione były małe ławeczki, większe. No i to trwało dosyć długo i bardzo radośnie. Jako że ksiądz kardynał Wojtyła miał piękny głos i bardzo lubił śpiewać. No i dlatego jestem ogromnie wdzięczna Panu Bogu, że mi dał tak wiele kontaktów z tym świętym Ojcem Świętym, równocześnie naszym krakowskim biskupem.